7:30 a.m., December 11th, 2054. Zerg security forces receive an anonymous tip giving them the location of a hideout the terrorists are using. Unfortunately, the ZSF underestimated the firepower these assholes were packing. They got caught with their pants down, and they took it hard. Outcome? Train go boom. You remember Diaz? I think so. Gonna help get you up to speed on some of the cool new shit you can do. Communication, brother. We all gotta be in sync. Yo, Taylor, you're a fucking dick. He didn't hear shit. If I wanna talk to you, the DNI transmits on a closed. I don't even have to think about it. But, just so you know, if you ever think about calling Taylor a dick for real, brother, he's gonna mess you up worse than those robots. All right, let's go see if you can do this without ending up with Swiss cheese like those poor bastards. Okay. I tym oto akcentem witam was w kolejnym odcinku, już drugim z Call of Duty Black Ops 3. Jedziemy z kolejnym odcinkiem. Od razu już mi tu wrzutę na twarz zrobili. Granacik. Lecimy. Mogę tu wejść? Mogę. O fuck. A, to nasz jest, okej. Okej, idziemy dalej. A on też się teleportuje, okej. A i tu będziemy mogli biegać po ścianie. A to jest dobre. Mamy te nanokombinozony. W Advanced Warfare można było latać. Pewnie tu też będzie można. Ale można też skakać, chodzić po ścianach. A nie wiem, czy to w Advanced Warfare było możliwe. Okej. Okej, jest nasz. Jedziemy. Wow. Okej. Mamy jednego. Czas na zmianę broni.
Gdzie jest mój karabin? Zebrali mi mój karabin. Dobra. Będę pistoletem strzelał. Oj, padłem. A jeszcze raz. Staram się w głowy trafiać, ale jakoś mi nie wychodzi. Mam dużo naboi, to mogę strzelać z pistoletu. Okej. Wszystko chyba. Nic nie mówię, bo trzeba trochę skupienia przy strzelaniu bardziej. Bo jak mówię, to się skupiam na mówieniu i ginę. Co on tu ma? Okej. Słabo reaguje z tym granatem. Tak szczerze mówiąc. Wow. Kurna, dobra. Wow.
No nie, za późno wyrzuciłem granat. Okej, dobra. Jeszcze raz, ale takie... I to mnie właśnie wkurza w tej grze, że tak daleko. Byłem tam, już daleko, a jestem tu od początku. To jest wkurzające. Okej. No serio. A, tym razem nie tutaj zekspiło. Spoko. A nie, tu nie tutaj, to tu. Ja pitole. No i wszystkich, prawie wszystkich. Wow. Ten dron we mnie strzela, czy co? Ale pruje do nich, masakra. Okej, spokojnie, damy radę. Już nie mam, no nie, a tak fajnie, bo mam tu gdzieś amunicję. Nie, dobra. No serio, ten dron chyba we mnie strzela. Idź mi stąd. No nie, serio.
fresh ammo whenever you see an ammo crate. Last thing you want is to be in a fight with no bullets. Come on, let's go! Okej, okay, dobra, jesteśmy. Suppressors, second level. Uuu. Za szybko... O. No i sobie, ale się odbiło od tego. Fuck. Gdzie ty idziesz, to moja miejscowa. No i znowu się odbija, fuck. Aaaa. No ci nie udało. Fejle się zdarzają. Nie tylko u mnie. Nawet u pana Tivolta też. Wszystkim. Okej, chowamy się. Wow, shit. Ale ktoś walnął granatem w niego. No oni chyba mają mniej życia w tym różowym, czy pomarańczowym ubranku. A, był tam, widziałem go. Gdzie ty się chowasz? Tam nikogo nie ma. Się chowa tam, gdzie jest cel. Naprzeciwko nich. Się chowa. Co ty gość robisz? I'm amazing, I know. Kurna. Inaczej bym nie grał w to gierę, co nie? Dobra. Dobra, iść trochę większy. O, tutaj gościu siedzi, a ja... Czy nie można tego rozwalić, czy co? Okej, dobra, tak o. Tak jest. Dużo ich strasznie.
Okej. A, za daleko, za blisko. A, ale się udało chyba. Nie da rady tego rozwalić chyba. Bo tu samoczynnie trzeba strzela. A nie, da rady rozwalić. Okej, to spoko. Dobra, skakuj. Jesteśmy, udało się. Udało się. Czasami tak patrzę na to nagranie i sobie myślę. O. Sobie myślę, czasami patrzę na te grania. Co za dzieciak ten. Coś za dzieciak nagrywa to. Ale mam taki młody głos. To szkoda. Nie chciałbym mieć takiego. Nie chcę mieć takiego głosu, ale nic nie poradzę. As soon as you plug in, you'll be able to extract and process the information in a heartbeat. Okay. Got it. They had a man on the inside at Coalescence. He would have been able to supply them with everything they needed to bypass the security on the train. To botch the salt man, it took 6 hours for the ZSF to get that information. You just 6 minutes. Yeah, it would have been 5. You hadn't freaked out when you saw those robots. So what happens now? Now we go find the son of a bitch. Odnajdziemy sukin kota, tak? Yeah, trzęsiawka. Zobaczcie, że tak za bardzo nie mam humoru. Sorry, że nie mam humoru, ale... dzisiaj miałem przykry dzień, o. Nie mam humoru zbytnio. A wcześniej miałem, jak nagrywałem. Trust her, do exactly what she says. I trained her myself. She's an intelligence expert from back when that actually meant something. Before DNI, you had to read books. In the academy, Taylor made me read a lot of them. Well, some knowledge is worth earning. Appreciate it. And that takes time. Time is something we don't always have. Okay, new blood. From this point on, the simulation deviates from actual events. Not that it's gonna feel any less real. Use your imagination. Okay. Zaczynają się te roboty, ja ich nie lubię. Ale nie będę teraz strzelał z pistoletu, bo ciężko ich trafić. Lepiej z takiej broni strzelać. A chociaż lubię bardziej z pistoletu strzelać niż z takiej broni.
I co robimy? A, skaczemy, okej. Wow! Dziękuję bardzo. Gdzie oni? A, te drony. A. Okej. Mam zmienione umiejętności. W sumie to jest dwójka. A nie, mam nawet tej umiejętności, widzicie? Nie mam, bo powinna być taka niszcząca drony, ale jako... Wow. Idziemy, no to chodź. Ale jako, że ja już grałem i od razu to się zapisało umiejętności. Jak zacząłem od początku grać. No, lecą. Ale ona szybka. Tak jest. Fajnie tak panować nad czasem, co? Ale ona jest sexy. Sexy blondie, kurde. No takiego upadku nie przeżył, szczególnie, że wbił się prosto w tym łbem głową do ciebie. Dead man anyway. Besides, he's a fucking terrorist. A few minutes ago, you knew nothing. What do you know now? I know where they are. They're using the old train tunnel to plan their attack. Hmm. But you just learned that your DNI took the ZSF weeks to uncover. What do you think I'm gonna say next? Outcome. Train go boom. It's good to know you can make tough decisions when you have to. I think it's time we moved on. Wow. W środku akcji. No zapomniałem, że to tu będzie w ogóle.
20 man, Specialist Peter Moretti. He's gonna help you understand how much of a badass motherfucker you are now. Remember, you still don't have the last piece of the puzzle. How in the hell they got the explosives on board the train? Pamiętajcie, że brak jednego. So we're clear? When this is over, you owe me 100. Wiesz, ciekawe za co. Za co ci stówę wiszę niby? Firearms may be your go-to choice for a weapon in a fight. But with D&I, your mind truly is your greatest weapon. Let's do some damage. Twój umysł jest największą bronią, tak? O, no nie. Tak nagle, bum, i padasz. Nie ma jakiejś sprytnej animacji, na przykład, że po prostu padasz, to padasz. A ile granatów, czy wy tu widzicie? Dobra, idziemy. Tak jest. Teraz będę z tego, z karabinu. Bo jest więcej takich przeciwników niż robotów. Tak to się gra. Skupienie musi być. Jak szczerze mówiąc, to słabo gram w koda, w ogóle w strzelanki słowiutko. Nie idzie. Zresztą widać po moich failach. A no kurna, o właśnie takich failach. Jasny gwint. No, nieważne, lecimy. Szybciej to załatwi i tyle. That's how you get shit done.
Okej. Nie mam granatu, mam tylko ten zamrażający. No i wrzuciłem ten zamrażający. Znaczy to jest flash, ale wcześniej miałem zamrażający. Czy tam zatrzymujący. Rzadko używam umiejętności, a zresztą ta jest słaba, którą mam teraz. Tam już ich nie ma, wszystkich wykurzył, a dobre. Okej, okay. Custom 5. Albo zmienimy sobie. Zestaw polowy sobie zostawimy. Taki jaki mamy. Mi chyba ten najbardziej się podoba. Wow, fuck. Ja chcę zmienić broń. Serio, nie mogę? Czy wy to widzicie? Kręcę. O, dopiero teraz. A, z tej broni też mogę normalnie ich zabijać, okej. Okay. Ale mózg, ło. Czyli zabawa jeszcze się nie zaczęła, tak? Oh fuck. What the fuck? Dobra. Łapcie, panie i panowie. Tak jest. Okej. Okay. A nie, masz naboi. A dziadu. Taki dobry jesteś, tak?
No oni skaczą też z kubańce. Tutaj nie pójdziemy. A to jest mój. Ja swojego strzelam. Okej, dobra. I znowu sobie zmienimy na pistolet. To jest ta trudna misja chyba. Ale sito. Czterdzieści nabojów, ile wypstrykałem. Schować się. No to jest lepszy, bo taki ciągiem idzie, a nie takim chyba wolę ten. Czyli to jest zestaw ten podstawowy bodajże, tak? Chyba tak. Chyba tak, chyba mamy rację. Tu zaraz znowu będą ziomeczki. Oczywiście, że tak. Już są. Jest tu ziomek? Nie. Tu za to jest. O, tu jest ten dron, fuck. A, już szybko uderzył. A, fuck, serio, tak daleko byłem. Przy końcówce umarłem. Dobra. Następnym razem to zrobiłem następny odcinku, czyli trzecim już dzisiejszym, który się pojawi. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.